Moje ING i Ubico. Niedawno wprowadzona usługa w banku, którego od lat jestem klientem. W związku z tym, skoro do zabezpieczeń moich zasobów cyfrowych uży używam klucza y, Ubico, a jednocześnie jestem klientem ING, no to się prosiło, żeby z tej usługi skorzystać. No i o moich doświadczeniach właśnie dzisiaj. Opowiem, możecie zapytać, czy nie wystarczy, żeby mieć w bankowości zabezpieczenia przy pomocy SMS-ów, czy jakichś haseł jednorazowych, po co kombinować, czy konieczne są jakieś klucze, czy zagrożenia są aż tak duże. Trudno ci powiedzieć, jak duże są zagrożenia, natomiast w moim przypadku, skoro ten klucz jest mi tak potrzebny do innych zabezpieczeń, to skoro mój bank uruchomił tą funkcję, to z niej skorzystałem. Co więcej, koledzy na portalu Niebezpiecznik dość entuzjastycznie przyjęli tą informację o tym, że ING wprowadziło taką usługę. Zresztą oni są dużymi orędownikami używania tego typu kluczy do zabezpieczenia zasobów, uznając, że jest to jedno z najlepszych, ale nie najlepsze zabezpieczenie zasobów cyfrowych, jakie mamy w tej chwili dostępne. No to tak, no to po co mi ten klucz? No mi przede wszystkim jest po to, żeby zabezpieczać mojego moje maila czy moje zasoby online'owe. Natomiast po co mi ten klucz w przypadku bankowości no po to, żeby osoba, która ewentualnie by chciała się włamać na moje konto, miała to bardzo, bardzo utrudnione. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma zabezpieczeń, których nikt nie jest w stanie złamać, natomiast też wiem, że tego typu klucz sprawia, że to złamanie jest bardzo, bardzo e, trudne. No to skoro złamanie jest bardzo trudne, to na ile używanie tego jest trudne, czyli jak ten klucz działa w moim ING, e na ile to U2F utrudnia życie. E, pozwólcie, że ja przełączę w tej chwili na taki sposób wyświetlania, żebyście mieli na praktycznie całym ekranie tą bankowość, żeby było wygodniej wam na to spoglądać. No i w takim razie zalogujmy się do mojej bankowości ING i zobaczymy krok po kroku, jak to działa. Czyli no tu oczywiście wpisuję moje hasło i po zalogowaniu się nazwą użytkownika. I hasłem jest coś, czego wcześniej nie było, czyli system mówi: Logujesz się do mojego ING, potwierdź logowanie kluczem bezpieczeństwa. I tutaj ten system ma na myśli tego typu klucz, prawda? No to przygotuj ten klucz i naciśnij potwierdź. Klucz mam przygotowany, tak? Nacisnąłem potwierdź. No i mówię: No dobra, w takim razie, aby kontynuować to, włóż ten klucz tutaj do gniazdka w komputerze, włożyłem, naciśnij ten guzik, no i pin, tak? Eee, tutaj od razu wyjaśniam, że pin nie jest obowiązkowy. Tutaj na tym moim kluczu była możliwość ustawienia pina, to, pinu, to ja go ustawiłem. Możesz też używać klucza, gdzie po prostu bez pina będziesz ten klucz wrzucał po prostu do portu i po prostu po potwierdzeniu, że ten klucz jest w porcie zalogujesz się do bankowości. No i to w zasadzie wszystko, tak? Jak to działa w moim ING, czyli no czy jest to trudniejsze? No jest to o tyle trudniejsze, że nim wejdę do bankowości, to muszę ten klucz włożyć. Czyli muszę pamiętać, żeby ten klucz mieć przypięty. Jak go mam przypięty po prostu przy normalnych kluczach, także cały czas go mam przy sobie. Szczególnie to życia nie utrudnia. Jak ja to włączyłem w tym moim ING? Czy to gdzieś musiałem jeździć, czy musiałem jakąś specjalną aplikację używać? To tak naprawdę tutaj w bankowości internetowej, w ustawieniach, mamy zakładkę bezpieczeństwo i tam w tym bezpieczeństwie wśród innych informacji mamy informacje klucze zabezpieczeń U2F. Jeżeli kliknę zarządzaj tymi kluczami to tutaj dodaję klucz, prawda? I po dodaniu klucza przechodzę tą całą ścieżkę zdrowia, czyli pierwsze dodaję ten klucz paruje ten klucz, nadaje mu nazwę i potwierdzam. I teraz jeżeli to jest pierwszy klucz, który Dodawałem do bankowości internetowej, to na końcu tego procesu będzie prośba, żebym udał się do najbliższego oddziału ING i potwierdził moją tożsamość, bo to jest pewna bariera, jeśli chodzi o przejęcie konta, czyli tej osoby zarządzające bankiem stwierdziły, że będzie to bezpieczniej, jeżeli jakikolwiek użytkownik, który chce tego typu klucz dodać, pierwsze się pojawi w banku jego tożsamość fizycznie będzie zweryfikowana przez pracownika banku, a potem już kolejne klucze ten klient może dodawać samodzielnie. Także dodawanie o stronie technicznej nie było zbyt trudne, prawda? Te, te etapy są dość przejrzyste w bankowości online'owej. Natomiast potem oczywiście wsiadłem na rower, pojechałem do banku, wylegitymowałem się dowodem osobistym i osoba, która sprawdziła moją tożsamość, po prostu uruchomiła mi tą funkcję, czyli potwierdziła, że mogę używać tego klucza do logowania się. No dobrze, to było w przeglądarce, ale jak z aplikacją? Czy, jeżeli sobie tutaj dodam klucz, to on od razu będzie działał też w aplikacji. Jeżeli często, czy nawet częściej, używam bankowości internetowej na smartfonie, a nie tutaj w przeglądarce. No to spójrzmy w takim razie, przełączmy się na ekran mojego smartfona i zobaczymy w jaki sposób. To działa, jeśli chodzi o aplikację. Od razu mówię, że trzeba zupełnie osobno w aplikacji uruchomić tą funkcję. Czyli, mimo że w przeglądarce było to włączone. To muszę to też zrobić w aplikacji. Czyli tutaj, w momencie, gdy jestem w mojej aplikacji ING, czyli no ci z Was, którzy używają, to wiedzą, że gdzieś tam na liście aplikacji po prostu mamy moje ING, prawda? No i tutaj muszę się zalogować. Znowu, proces logowania, jak widzisz, wygląda podobnie, czyli Mamy to logowanie, które było wcześniejsze, czyli tutaj przez Face ID w moim przypadku, ale system mówi, że jest gotowy do skanowania, czyli potwierdź, zbliżając ten klucz zabezpieczeń do urządzenia, czyli ja tutaj w tym momencie ten klucz przybliżam do mojego telefonu. No i jestem w bankowości, prawda? Czyli od strony użytkowej no to też tutaj używam. Natomiast ważna uwaga, nim to zacząłem używać, musiałem również tutaj wejść w ustawienia, również tutaj w bezpieczeństwo i tutaj również musiałem znaleźć klucze zabezpieczeń i tu musiałem dodać klucz. Także musiałem osobno dodać, mimo że to był ten sam klucz musiałem go osobno dodać w przeglądarce i osobno w aplikacji. Czy jeżeli będę miał dwa różne urządzenia mobilne że zmienię telefon to będę musiał na nowo ten klucz tutaj autoryzować w aplikacji. Nie, ja zauważyłem, że w momencie, gdy uruchomiłem aplikację na innym smartfonie, na moim iPhone'ie 8, to ten klucz działał i nie było potrzeby, żeby go osobno dawać. Czyli inaczej mówiąc, potrzebujemy dodać ten klucz na dwa sposoby, prawda, czyli do przeglądarki i do aplikacji. z potem jak już mamy aplikację mamy na różnych urządzeniach, czy na iPadzie, czy na iPhoneie, czy zmieniamy iPhone'a, zmieniamy iPada, zmieniamy. Smartfon, to z tego co widzę, to ten klucz już jest zapisany. Tutaj, jak widzisz, ja na liście mam cztery klucze. Tak naprawdę to nie są fizycznie cztery klucze, to fizycznie są dwa klucze. Jeden jest główny, drugi jest kluczem bezpieczeństwa, czyli jeden mam przy sobie, drugi mam gdzieś schowany w sejfie, natomiast one występują jako cztery na tej liście, dlatego że każdy występuje jako klucz do przeglądarki i do aplikacji. Do przeglądarki i do aplikacji. Stąd te cztery klucze tutaj. Także to, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Natomiast prawdopodobnie w tym momencie rodzi Ci się pytanie, no dobrze, ale co z tymi w ogóle kluczami, tak? No bo te klucze bywa, że kosztują 160 zł, bywa, że kosztują 600 zł. No i co się kryje za ceną? No bo jeżeli spojrzymy na sklep Niebezpiecznik, czyli miejsce, gdzie można kupić tego typu klucze, no może wejdźmy od razu tutaj, do niebezpiecznika, no to zobaczycie, że mamy i klucz za mniej więcej 190 zł, ale mamy też klucz za mniej więcej 600 zł. No i czy do używania do bankowości, czy do innych systemów, wystarczy ten najprostszy klucz? Czy bank wymaga jakiegoś droższego klucza? A jeżeli nie wymaga, no to po co na stronie producenta są też te droższe klucze i czy warto je kupować? Pójdźmy na stronę Bikro, czyli Producenta tych kluczy, które ja mam, i to jest główny producent tego typu kluczy zabezpieczających, kluczy U2F. I zobaczymy, jakie tam są rodzaje kluczy i jaki, jak rodzaje tych kluczy są związane z cenami. Tutaj, może rozwijmy to na cały ekran, to będzie Wam łatwiej tutaj widzieć. O, dobra, jesteśmy. I spójrzcie, tutaj mamy cztery serie kluczy. Mamy serię YubiKi 5, mamy serię YubiKi 5 Fips. I tutaj, jeżeli widzicie poniżej poziom cenowy, to te się zaczynają od 50 euro, a te się zaczynają od 80 euro. Potem mamy serię klucze bezpieczeństwa, bez żadnych dodatkowych nas. I tutaj one się zaczynają od 25 euro. I mamy serię bio, które zaczynają się od 90 Euro, czyli można powiedzieć, mamy tutaj cztery grupy kluczy. Ja od razu powiem, że te dwa klucze, które ja posiadam, one pochodzą z różnych grup. Czyli jeden z tych kluczy pochodzi z grupy Jubiki 5, a drugi pochodzi po prostu z grupy kluczy bezpieczeństwa, czyli można powiedzieć, jeden jest z tej grupy, z tej półki od. 50 euro, a drugi jest z tej półki od 25 euro. No i zaraz wyjaśnię, dlaczego mam różne klucze, do czego ich używam, ale zacznijmy po prostu od spojrzenia na tą listę. No to, co łączy wszystkie te klucze? No to oczywiście one są albo na interfejsie USB-A, USB -A, albo na interfejsie USB-C. I tu od razu wyjaśnienie, bo ktoś mówi, dobra, to a jeżeli mam urządzenia, na przykład mam komputer, który ma gniazdko USB-A, a na przykład mam tablet, z USB-C, no to czy muszę dwa różne kupić, czy to działa z przejściówkami? Tak, oczywiście to działa z przejściówkami. Ja tutaj mam klucz, który jest w standardzie USB-A, więc on doskonale działa, jeżeli ja po prostu go umieszczę w przejściówce USB-A do USB-C i do iPada po prostu włożę tą. Z tą przejściówką z USB-a na USB-C. Także tutaj nie ma problemu, nie musisz kupować dwóch różnych kluczy, jeżeli potrzebujesz używać go do A czy do. Raz do A, raz do C, dlatego że możesz oczywiście używać z przejściówką. Teraz tak, większość tych kluczy działa w standardzie NFC, czyli w tym standardzie zbliżeniowym. Przed chwilą, jak wam pokazywałem, gdy wchodziłem do bankowości internetowej na moim smartfonie, no to oczywiście niczego nie wsadzałem do gniazda, tylko przybliżałem klucz do smartfona i on był. Odczytywany. Także no, większość tych kluczy działa w tym standardzie, z wyjątkiem tych, tej ostatniej grupy bio, ale myślę, że ona się będzie trzyła najmniejszą waszą popularnością, dlatego że no, to są e, klucze, e, których specyfiką jest to, że one mają możliwość czytywania odciska pa, odcisku palca, natomiast jak widzicie, no, one tutaj nie mają tego standardu NFC i to, i to jest jakby główna, e, główna, powiedzmy, ich różnica od tej strony. Natomiast różnice, jeśli jeśli chodzi o te, które są w pierwszej kolumnie, czyli seria Yubiki 5 i w tej trzeciej, czyli tej podstawowej, to zobaczycie, widzimy już tutaj, na przykład uwierzytelniacz Yubiko narzędzie do personalizacji, prawda? W tych droższych jest, w tych tańszych nie ma. Spoglądamy dalej, prawda? Mamy tu oczywiście zabezpieczenia Fido 2 w jednym i w drugim. Natomiast o ile w tym droższym mamy karta inteligentna, kompatybilna z PIV, Ubiko OTP, Out i Open PGP i bezpieczne hasła statyczne to wszystko mamy w tej droższej wersji klucza. Natomiast w tej tańszej podstawowej tego wszystkiego nie mamy. Natomiast no certyfikaty weryfikujące są te same w jednym i w drugim. Tutaj mamy taką różnicę, że ani w tym moim droższym kluczu, ani w tym tańszym nie ma czegoś, co się nazywa NISTFIPS. To jest wyższy standard zabezpieczeń, który w niektórych organizacjach rządowych jest potrzebny, i to znajduje się tylko w tej serii Yubikey 5 FIPS, ten, który to są te klucze, które właśnie są z tej najdroższej półki. Natomiast jeśli chodzi o wiele, wiele innych aspektów, to one są tutaj bardzo, bardzo podobne, prawda? Działają z podobnymi aplikacjami i mają tutaj podobne funkcje tutaj jako karta inteligentna CCID klawiatura HID no to te droższe to mają te tańsze nie mają no ale to można powiedzieć to już są dodatkowe rzeczy czyli szukając prostej odpowiedzi na pytanie ale to który klucz mi wystarczy żeby Logować się do bankowości, no to ja powiem, no ten, ten najtańszy, prawda? Ten klucz, który kosztuje tutaj 25 euro w wersji USB-A czy wersji USB-C 29 euro. Tak? Natomiast jeżeli potrzebujesz tak naprawdę zadać sobie bardziej skomplikowane pytanie niż tylko czy potrzebuję najprostsze czy, czy nie najprostsze, to tutaj na stronie JubiCo mamy taki algorytm, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, który klucz nabyć. Ja Tą stronę przetłumaczyłem automatycznie na język polski, on oryginalnie jest w języku angielskim, natomiast tutaj, korzystając z automatycznego tłumaczenia w przeglądarce, mamy to w języku polskim. Zresztą linki tutaj do tych wszystkich stron, które pokazuję, są na dole w opisie, także też możesz sobie po tej audycji wejść po prostu i poużywać. No i zakładając, że jesteś osobą początkującą, która no po raz pierwszy słyszy o jakichś kluczach U2F, no i dobra, jestem nowy w tego typu zabezpieczeniach. W porządku, kontynuuj. I teraz, z jakimi urządzeniami planujesz używać swojego klucza? Wybierz wszystkie możliwe stosowania. No, na komputerze, no i na, yy, no i na smartfonie, prawda? Mówi, no dobra, niektóre starsze smartfony nie będą działać, no bo niektóre starsze smartfony po prostu nie mają tego standardu bezprzewodowego, ale w porządku. I teraz, jakiego typu połączenia będzie używać na komputerze stacjonarnym lub laptopie? Na, powiedzmy, USB A powiedzmy USB-A, tak, czyli to starsze połączenie, no albo yy, będę używać NFC. No, ale NFC nie. Będę używać na laptopie, na laptopie będę używać USB-a, NFC to, to będę mieć do swojej komórki. Czy chciałbyś zostawić swój? Klucz w komputerze, czyli ma być taki malutki, który po prostu schowa się w swoim w gniazdku usb i po prostu nie będziesz go wyjmować, czy wolisz go jednak mieć ze sobą przy normalnym pęku kluczy? Ja nie chcę zostawiać przy moim komputerze, ja chcę go mieć przy sobie. No i teraz jakiego typu połączenia będziesz używać do swojego urządzenia mobilnego? Czy będziesz używać USB-C? lightningu, tutaj z angielskiego automatycznego, masz błyskawicę, chodzi o lightning, czy bezprzewodowe yy, NFC. No, ja będę do telefonu używał yy, NFC. Dobrze. No, i tutaj, a jeszcze z jakich aplikacji będziesz korzystać do zabezpieczania? No, za, będę sobie też Google moje zabezpieczał, skoro już będę miał ten klucz tu. Oczywiście jest cała masa innych rozwiązań, aplikacji, do których ten klucz może posłużyć, ale powiedzmy, zaznaczam yy, Google. No i w tym momencie. Odpowiedź jest, no w takim razie dla twojego komputera stacjonarnego lub laptopa i urządzenia mobilnego dobry będzie ten klucz YubiKey 5 NFC, tak. No dobrze, tutaj dodajemy go do koszyka, no i to jest ten klucz, który tutaj kosztuje 50 euro. No i on tutaj kosztuje 61 Euro z wysyłką, tak, 61,50. Zobaczmy, 61,50 euro, ile to będzie w złotówkach to jest 272 zł, gdybyśmy kupili bezpośrednio ze strony producenta. A ten klucz NFC 5, no na stronie niebezpiecznika on kosztuje 379 zł. Gdybyśmy go poszukali na Amazonie, no na Amazonie go znajdziemy za 264 zł. Czyli reasumując, no, jeżeli chcę wesprzeć nie tylko moralnie, ale i finansowo kolegów redagujących portal niebezpiecznych, to kupię od nich, zapłacę nieco więcej, ale wiem, że zysk trafi do ich kieszeni. Natomiast jeżeli jestem łowcą okazji, no to albo kupię bezpośrednio z portalu Jubiko albo to po prostu kupię na Amazonie i to trafi trafim do, do, do paczkomatu, czy, do, czy przez kuriera do, do mnie po prostu tak szybko, jak to będzie potrzebne. No to tutaj jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, który klucz, prawda, czy ten klucz za 190 czy 160 zł, jeżeli byśmy tutaj spojrzeli na ten klucz najtańszej strony Ubico, to on troszkę będzie tańszy oczywiście niż na niebezpieczniku, czy ten najdroższy Jubi Kibio za e, 609 zł to mam nadzieję, że tutaj e, odpowiedziałem na wasze e, pytania czy takie znaki zapytania w głowie który z tych kluczy będzie mi potrzebny. Tak naprawdę te bezpieczne źródła, z których kupuję klucze, to kiedyś kupiłem jeden z kluczy właśnie na stronie niebezpiecznika. Ten ostatni klucz, który kupiłem, kupiłem na Amazonie. Natomiast rzecz jasna kupowanie strony producenta też jest bezpieczne, prawda? Na co zwrócić uwagę, gdzie, gdy kupujesz ten klucz? No oczywiście zwrócić uwagę na to, czy on jest zapakowany, po prostu czy nie był otwierany. No, w momencie, gdy ten klucz przychodzi, on przyszedł w kopercie, a w kopercie po prostu było takie pudełeczko z tym kluczem. Oczywiście sprawdzamy, czy, czy ono nie było rozdarte, czy, czy, czy nie było otwierane. Ten klucz się no, nie nadaje do tego, żeby go przekazywać dalej, osprzedawać. Szczególnie. Jeżeli my w tym kluczu będziemy konfigurować jakieś swoje hasła czy inne ustawienia. Dobrze, to myślę, że z tych podstawowych informacji. Na temat klucza U2F w moim ING. To jest to, co chciałem Wam przekazać, ale skoro już mówimy o tym kluczu, skoro jesteśmy na naszym spotkaniu, to być może warto jeszcze dotknąć innych aspektów tego klucza, czyli powiedzieć Wam, do czego ja tych kluczy używam i co się w nich znajduje. Pozwólcie, że tutaj jeszcze raz udostępnię ten ekran i tutaj mamy taką aplikację YubiKey Manager, czyli aplikację, którą mam na komputerze zainstalowaną od Yubico, czy od producenta tego klucza. No i teraz mam insert do YubiKey, czyli włóż ten klucz do portu wkładam do portu, no i tutaj on podaje mi informację, jaki to jest klucz, prawda, że ja mam klucz YubiKey 5 NFC i jakie on tu ma interfejsy, prawda, on tutaj i w standardzie USB, i w standardzie NFC ma następujące interfejsy OTP, FIDO 2, FIDO 1 OpenGTP, PIF i OT. tu możemy po prostu włączyć lub wyłączyć te ustawienia. Co więcej jeśli chodzi o aplikację, o FIDO 2 no to tutaj mamy możliwość ustawienia lub zmiany pinu bo jak widzieliście, gdy łączy się z moją bankowością, z przeglądarki internetowej, to musiałem podać PIN do mojego klucza, dlatego, że ja mój klucz zabezpieczyłem PINem. No, gdybym go nie zabezpieczył, to po prostu nie trzeba byłoby tego PINu podawać. to był, to był ten klucz, czyli ta, ta piątka, można powiedzieć, ten, ten droższy klucz, który kosztuje około 300 zł. Natomiast tutaj drugi klucz, czyli to jest ten klucz podstawowy, prawda, ten, który w tej wersji USB-A kosztuje około 160 zł. I jeżeli ten klucz tutaj umieszczę w gniazdku, czyli to jest ten security NFC i tu zobaczymy jakie on ma aplikacje, no to to widzicie, wszystko jest niepodświetlone. On ma jedynie to Fido 2, gdzie można ustawić PIN. No i żadnych interfejsów poza samym Fido nie ma. Także tu widzimy, że te klucze po prostu mają różne, różne funkcje. Co więcej, ja tego klucza używam z aplikacją, która nazywa się Ubiko Authenticator. To jest odpowiednik aplikacji Google Authenticator czy Microsoft Authenticator, czyli tej aplikacji, których pewno też używacie w różnych serwisach, gdy trzeba zeskanować kod QR. A potem za każdym razem, nim się zalogujecie do jakiegoś systemu, to potrzebujecie przepisać ten kod z generatora tej aplikacji. Ten generator znajduje się po prostu w skrypcie w tej aplikacji, którą macie zainstalowaną, na przykład na smartfonie, czy Google Authenticator, czy Microsoft Authenticator, ten skrypt generuje te klucze. No i tutaj pomysłodawcy z firmy Ubico stwierdzili, że no dobrze, ale z racji tego, że jak masz skrypt w komórce, komórka zawsze jest gdzieś tym słabym. Punktem, jeśli chodzi o różne ataki, no to oni tak naprawdę zawarli w tym kluczu ten skrypt do generowania tego typu kodów. Czyli, jeżeli ja ten klucz umieszczę tutaj w gniazdku, to widzicie, ten klucz po prostu generuje mi te jednorazowe hasła do Allegro, do Amazona, Discorda, Facebooka, Google'i, LinkedIna i tak dalej. Także, także tutaj ten klucz pełni rolę takiego autentykatora. Czy on jest lepszy od tego autentykatora, który, z którego masz zainstalowanego na smartfonie? No, klucze oczywiście, te hasła jednorazowe generuje w taki sam sposób, bo to są te same, które mają być wygenerowane. Natomiast można powiedzieć, jest tu pewna bariera dla potencjalnego włamywacza no bo to jest generowane tutaj w tym kluczu, w tym urządzeniu, a nie w skrypcie smartfona. To akurat nie jest, można powiedzieć, najważniejsza funkcjonalność, która tutaj jest w tym urządzeniu z mojej perspektywy, ale skoro jest, to ją wykorzystuję. Inna funkcjonalność, którą wykorzystuję, to jest po prostu jako ten mój klucz osobisty do logowania się do systemu Mac, to Mac OS, czyli jeżeli włączam komputer po restarcie, no to muszę wpisać hasło, a Albo jeżeli zamiast hasła... Umieszczę ten klucz w gniazdku, to wystarczy tylko, że wpiszę PIN i system mnie wpuszcza. Czyli to jest też urządzenie do logowania do mojego systemu. No dobrze, ale po co mi dwa klucze? No to jak już wcześniej wspominałem, no jeżeli bym ten pierwszy główny klucz zgubił, a jeżeli bym ustawił w różnych rozwiązaniach onlineowych takie zabezpieczenie, gdzie bym powiedział, no proszę mnie nie wpuszcza, jeżeli nie mam klucza, no to byłbym, mówiąc kolokwialnie, ugotowany, dlatego po prostu mam tutaj przy Zachowuję sobie drugi zapasowy klucz, no i na wypadek, gdybym ten główny klucz zgubił, to klucz zapasowy będę miał. Natomiast sytuacja nieco inaczej z tymi kluczami, z potrzebą tych zapasowych wygląda, jeśli chodzi o ING, dlatego że bank ING. Umożliwia funkcjonowanie ludziom, którzy mają tylko jeden klucz. Mianowicie, jeżeli by się okazało, że zgubię ten klucz, który miałem przypisany tutaj do mojej bankowości ING, to mimo wszystko będę miał możliwość wejścia na konto. Spójrzcie w jaki sposób to funkcjonuje. Wrócę tutaj na moją bankowość, prawda, jesteśmy tutaj na moim smartfonie, aplikacja, no i ja tutaj będę się logował, tak, klikam tutaj ikonkę zaloguj, Face ID mnie rozpoznaje i mówi, no teraz jest gotowy, do... potwierdź, zbliżając ten klucz i zakładając, że zgubiłem ten klucz, nie mam tego klucza, miałem w ogóle tylko jeden klucz, prawda, nie miałem dwóch kluczy, nie byłem tak przezorny, Anuluj. Potwierdź logowanie, coś poszło nie tak. A ja tutaj mówię: no niestety nie mogę. Potwierdzić, prawda? Nie mogę potwierdzić. No i tutaj ze względów bezpieczeństwa nie możemy umożliwić tej zmiany metody autoryzacji na inną, czyli w tej chwili ja nie będę w stanie się w tej minucie zalogować, ale oni mówią: no, zadzwoń na naszą infolinię. My dokonamy pełnej weryfikacji twojej tożsamości i wtedy dezaktywujemy ten klucz. I to mm, musimy się nad tym zastanowić, co się dzieje, prawda? Czyli tak, idziesz do banku, weryfikują twoją tożsamość. Ty ustawiasz klucz albo dwa klucze, już bez tych kluczy nie ma szansy wejść do bankowości, czujesz się bezpiecznie, natomiast no, można do nich zadzwonić, i ten klucz. Wyłączyć. No, ja e, mam taką nadzieję, graniczącą z przekonaniem, że banki to tak poustawiał, że w momencie, jeżeli ktoś zadzwoni i będzie chciał wyłączyć to na moim koncie, to po pierwsze to będzie dobrze zweryfikowane, po drugie, nawet gdybym ja sam zadzwonił, no to mam nadzieję, że na jakąś taką żółtą listę mnie wrzucą, gdzie będą monitorować, co się dzieje, bo to jest aktywność niestandardowa i e, podejrzana. Natomiast, no, trzeba jakby o tym powiedzieć, tak, że jest taka możliwość, tak? Czyli jeżeli, proszę sobie, nie, nie to ja tam nie mam tak naprawdę gotowości wydawania kilkuset złotych. Kupię ten najtańszy za 160 zł, podłączę do banku. No, w razie czego sobie dam radę, dasz sobie radę, nawet będąc wiele kilometrów od kraju, dlatego że zadzwonisz wtedy do ING i oni ci umożliwią dostęp do Twoich pieniędzy, nawet jeżeli nie będziesz mieć tego klucza. Także, także to, jeśli chodzi o taką informację na temat tego, czy faktycznie. Koniecznie potrzebujemy dwóch kluczy w przypadku ING. No w przypadku ING nie potrzebujemy koniecznie. W przypadku wszelkich innych serwisów, gdzie nie ma możliwości wyłączenia tego zabezpieczenia, jeżeli zgubiłeś ten klucz, no to trzeba mieć te, te, dwa, te dwa klucze. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki, tyle, jeśli chodzi o te klucze. Ja wiem, że po jednym ze spotkań, gdy mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie, gdzie mówiliśmy o różnych aspektach tego, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, gdy wspomniałem właśnie o moich kluczach, no to ktoś podchwycił temat, posprawdzał. Zresztą ja też kiedyś nagrałem audycję, to było kilka lat temu, właśnie na temat klucza U2F, gdzie opowiadam, jak go, jak go używam, natomiast dzisiejsze Spotkanie zostało wywołane tym, że kilka tygodni temu Bank ING wprowadził tą funkcjonalność, czyli możliwość zabezpieczenia konta ING i w przeglądarce, i w aplikacji poprzez klucz U2F. No i znowu, tak jak mówiłem, ja jako klient ING, a jednocześnie jako użytkownik tego typu kluczy, uruchomiłem tą funkcję, korzystam z niej. No i chciałem się tym dzisiaj podzielić. Być może kogoś z Was zainspiruje to do tego żeby będąc klientem ING uruchomić tą opcję. Ktoś może, kto czuł się niepewnie w banku, gdzie tego zabezpieczenia nie było, powie dobra, no to w takim razie założę sobie konto w ING, żeby mieć tego typu zabezpieczenia. Ktoś inny powie, od ciekawostka, wydaje mi się, że jest to dmuchanie na zimne, że nie potrzeba aż tak, ale fajnie, że coś się w tym temacie dzieje. Także tutaj ja uważam, że z jednej strony sms -y i hasła to nie są wystarczające zabezpieczenia moich zasobów. No a z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że środki, które posiadam w banku i to na jakim poziomie zamożności jestem, nie jest prawdopodobnie powodem do tego, żeby ktoś jakoś specjalnie próbował łamać zabezpieczenia w moim, na moim koncie bankowym. Także oczywiście warto stosować zdrowy rozsądek, choć koledzy z Niemieciecznika powiedzą: kup, klucz u2f wszystkim znajomym i krewnym, którzy mają konta w ING, niech to stosują, bo to jest bardzo mocne zabezpieczenie i to jest prawda, to jest bardzo mocne zabezpieczenie. A ja, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, wolę dmuchać na zimne stąd. Ja używam tego klucza Jubiko do korzystania z mojego konta w ING. I to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Zachęcam was, jak zwykle, do dyskusji tutaj i pod tym materiałem i na Discordzie. I do, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym naszym materiale, w kolejnym spotkaniu i pogodnie, pozdrawiam!